Witajcie! Dziś przeniesiemy Was w magiczny świat sportu i aktywności fizycznej. 13 maja 2023 roku na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie odbyła się niezwykła impreza łącząca miłośników sportu niezależnie od wieku. Przedstawiamy Wam relacje z 10 już dni otwartych funduszy europejskich pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Impreza rozpoczęła się o godzinie 10 rano, gdy Biuro Zawodów otworzyło swoje drzwi dla uczestników. Przybyli tłumnie, pełni ekscytacji i gotowi do sportowej rywalizacji. O godzinie 10.10 nastąpiło otwarcie depozytu, gdzie uczestnicy mogli zostawić swoje rzeczy i przygotować się do wyzwań, jakie miały przed nimi stanąć. W międzyczasie prowadzący mieli możliwość opowiedzieć im również o znaczeniu funduszy europejskich i wsparciu, jakie otrzymują projekty zrealizowane dzięki tym środkom. Punktualnie o godzinie 11 rozpoczął się pierwszy bieg. Dystans 100 metrów, przeznaczony dla najmłodszych uczestników w wieku od 3 do 6 lat. Ich energii, entuzjazmowi i determinacji nie było końca. Każdy z nich otrzymał medal i dyplom za wzięcie udziału w wyścigu. W chwili przerwy o godzinie 11.30 wystartował drugi bieg na dystansie 200 metrów. Tym razem do rywalizacji przystąpili uczestnicy w wieku od 7 do 13 lat. Ich szybkość i zwinność robiły wrażenie na zgromadzonej publiczności. Kolejne emocje czekały na nas o godzinie 12, gdy wystartował trzeci bieg. Tym razem dystans wynosił 300 metrów, a wśród zawodników znalazła się młodzież w wieku od 14 do 17 lat. Ich determinacja i siła napędzały ich do pokonania wyznaczonej trasy. Organizatorzy Dni Otwartych Funduszy Europejskich postawili na różnorodność i atrakcje dla wszystkich uczestników. Podczas wydarzenia przeprowadzono również profesjonalne rozgrzewki i zajęcia sportowe dostosowane do każdej kategorii wiekowej. W południe rozpoczęła się najdłuższa i najbardziej wymagająca rywalizacja tego dnia. O godzinie 13 wystartował czwarty bieg na dystansie 10 km, przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 59 lat. To było wyzwanie, które potrafiło przetestować wytrzymałość i determinację każdego uczestnika. Wszystko odbyło się sprawnie i bezpiecznie dzięki zaangażowaniu aż 42 wolontariuszy, którzy służyli pomocą organizatorom i uczestnikom. Po intensywnych zmaganiach o godzinie 14.30 wystartował piąty i ostatni bieg. Uczestnicy w wieku 60+ mieli do pokonania dystans 3 km. Ich siła ducha i niezłomna wola sprawiły, że każdy z nich przekroczył metę z dumą i uśmiechem na twarzy. Po zakończeniu rywalizacji rozpoczęła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani medalami, dyplomami oraz pucharami. Dodatkowo szczęśliwi zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe. Wydarzenie spełniło swoje cele zarówno pod względem zwiększenia rozpoznawalności projektów realizowanych przy wsparciu funduszy europejskich, jak i promocji beneficjentów. Mieszkańcy województwa śląskiego mieli okazję przekonać się, że projekty te mają bezpośredni wpływ na ich codzienne życie. To niezapomniane wydarzenie, które pozwoliło mieszkańcom województwa śląskiego poczuć zarówno ducha sportowej rywalizacji, jak i bliskość i realność projektów finansowanych przez fundusze europejskie. Dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia na kolejnych inspirujących wydarzeniach.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.